Siemanko, jestem Arian, a to są praktyczne ciekawostki. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest gadżetom z Chin, czyli Made in China. Mamy tutaj cztery paczuszki prosto z Chin, które są ze sobą powiązane i które sobie zaraz otworzymy. Na sam początek mam dla Was jeszcze taki kod INKLVN6Z, który przy pierwszej rejestracji na AliExpress daje Wam zniżkę $30, czyli jakieś na nasze 120 zł na pierwsze zakupy. Pod filmem jest link do kuponu. Aby się zarejestrować, należy mieć ukończone 18 lat. A teraz rozpakujemy sobie paczuszki. A w nich co? Pierwszej inteligentna bransoletka Mi Band 4. O niej opowiem później. W kolejnej dokupiona przeze mnie ładowarka do bransoletki. Oczywiście w zestawie jest ładowarka, ale ja postanowiłem dokupić inną, ponieważ ta ładowarka opasa bransoletkę i można ładować urządzenie bez wyciągania jej z opaski. W kolejnej mamy szkło na bransoletkę, które ochroni wyświetlacz przed zarysowaniami. Szkła są w różnych kolorach, z różnymi wzorami, jak i z rysunkami. Wybór jest ogromny. I w ostatniej paczuszce mamy dodatkową opaskę, którą dokupiłem. Jest skórzana, nie gumowa. Jak dla mnie jest ładniejsza i ma lepsze zapięcie. Podobnie jak w przypadku szkła, wybór w wzorach, kolorach i tworzywach, które są zrobione, jest ogromna. Ceny przystępne w granicach już od 2 zł w górę, więc jest w czym wybierać. A teraz przejdziemy sobie do recenzji bransoletki. Jest to Smart Mi Band 4 od firmy Xiaomi w wersji globalnej, co za tym idzie, podczas synchronizacji z telefonem wybiera język użytkownika. Nie ma tutaj problemu, ponieważ posiada również język polski. Jego waga to około 11 gram, opaska wykonana z termoplastycznego elastomeru, co daje lekkość i dopasowanie do ręki. W skład wchodzi, jak widzimy, opaska z zamontowanym urządzeniem, ładowarka. Jak widzicie, aby ją ładować, trzeba wyciągnąć urządzenie z opaski, dlatego dokupiłem inną ładowarkę. W skład także wchodzi instrukcja obsługi w 9 językach i tak poza tym to już tyle. Mi Band 4 jest kompatybilny z Androidem 4.4 i iOS-em 9.0 i wyższym. Łączność z telefonem poprzez Bluetooth 5.0, możliwy niższy, ale wtedy więcej zużywa baterii na bezprzewodową łączność. Jest odporny na zachlapania, możemy spokojnie brać kąpiel bez ściągania opaski, a nawet pływać. Stopień ochrony IP67. Rozdzielczość ekranu to 240x120, co daje 0,95 cala, kolorowy ekran AMOLED, dotykowy, który można pod siebie personalizować. Bransoletka nie posiada aparatu cyfrowego i łączności NFC. Pamięć wewnętrzna to 16 MB i 512 KB pamięci RAM. Bateria 135 mAh, litowo-polimerowa, która daje 480 godzin pracy przy pełnym naładowaniu. Temperatura pracy bransoletki od minus 10 do plus 50 stopni. Po zainstalowaniu na telefonie aplikacji i po sparowaniu z Mi Band 4 możemy cieszyć się z posiadanych funkcji takich jak
pulsometr, różne tryby ćwiczeń, własna tapeta, czyli personalizacja, automatyczny monitor snu, sterowanie muzyki na telefonie z poziomu opaski, krokomierz, akcelometr, czujnik żyroskopowy, stoper, znajdywanie urządzenia, wyświetlana godzina, pogoda, budzik, przybyty dystans, czas i jakość snu, wibracyjne powiadomienia z telefonu, jeżeli ktoś dzwoni wraz z identyfikacją dzwoniącego, powiadomienia z telefonu SMS odczytywane bezpośrednio na opasce. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!